W jaki sposób wykorzystać pieniądze z funduszu sołeckiego wraz z dofinansowaniem z Urzędu Miasta? O tym doskonale wiedzą w Wężyskach. Co roku pieniądze z funduszu sołeckiego wykorzystywane są po to, by miejscowość wyglądała coraz lepiej i by mieszkańcom było wygodniej. Co roku mamy przeznaczony fundusz sołecki na takie, na naszą wioskę, chociaż fundusz sołecki to obejmuje całą gminę, nie? No ale my tak staramy się zawsze ten fundusz zagospodarować bardzo dobrze, nie? Jak nie robienie chodników, że prawie mamy już na wsi umie pokończone budowę chodników. W tym roku pieniądze wykorzystano na nową drogę asfaltową i chodnik. W tym roku wyszła nam elegancko droga asfaltowa na odcinku 180 metrów, prawie 200 metrów, 200 metrów, nie? No i mamy elegancką drogę zrobioną. I jeszcze do dodatku był tam troszkę problem, bo był zaniżony chodnik, trzeba było chodnik przebudować na odcinku prawie 100 metrów i do góry go podnieść, wyprofilować, wypoziomować. No i mamy drogę zrobioną elegancką. Inwestycje drogowe są jednym z priorytetów remontowych gminy. Niedawno zakończył się duży remont na ulicach Zygmunta Starego, Bolesława Śmiałego i Władysława Jagiełły. Mieszkańcy przysłali nawet specjalne podziękowania. Czytamy w nich m.in. Pragniemy serdecznie podziękować za uwzględnienie drogi w bieżących planach gminy. Budowa drogi została przeprowadzona sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami. Burmistrz przyznaje, że pieniądze na remonty dróg są dużym elementem budżetu i widać to w podsumowaniu na przykład ubiegłego roku. Właśnie przebudowa drogi wewnętrznej w Bielowie na odcinku, przebudowano tutaj, nie mam odcinka, ale 660 metrów kwadratowych tej drogi zostało przebudowane. Został utworzony plac w Osiecznicy przy Świetlicy Wiejskiej we współpracy z gminą Krasnoobrzańskie. Dokonaliśmy odwodnienia drogi oraz 150 metrów bieżących nawierzchni z płyt ażurowych na drodze do przystani w Gostchorzu. To takie w partnerstwie z naszymi przedsiębiorcami zadanie wykonane. Wykonaliśmy wyniesione przejście dla pieszych na ulicy Pułaskiego. Z roku na rok tego rodzaju inwestycje są niestety coraz droższe. Wielu z nich nie udałoby się zrealizować bez współpracy. Współpraca z gminą się układa, można powiedzieć, wzorowo, nie? Zawsze te pieniądze prawie wszystkie przeznaczamy na różne inwestycje. Chciałem jeszcze dla gminy serdecznie podziękować, dla burmistrza, że przyłączył się do tej, też dał wsparcie do budowy tej drogi. No i jeszcze chciałem też również podziękować dla pana Waldka Pelca. Nowa droga asfaltowa w zdecydowany sposób wpłynie na bezpieczeństwo i poprawę warunków poruszania się w tej części Wężysk.